Słuchajcie, poprzedni odcinek spędziliśmy w studio, dzisiaj ruszamy do boju już w powietrze. Zobaczymy, jak wygląda setup tego Power Egg, czyli jajka, i jak ono sobie radzi w powietrzu. Mam nadzieję, że wszystko mi wyjdzie tak, jak chciałem. Wcześniej tylko naładowałem baterię i zainstalowałem aplikację, zatem spróbujemy teraz jajko uzbroić i do dzieła. Kontroler ze sobą zabrałem, kabel, dwa ramiona, karta pamięci i baterie już są załadowane. Także lecimy. Otwieram jajko. Zanim odblokuję gimbal, zdejmiemy górną pokrywę. Teraz patrzę sobie na konektory, jak one są ukształtowane. Ten konektor jest z tej strony, wchodzi. Wchodzi dość ładnie. Drugi konektor, drugie ramię. Mamy to. Zamykam górną pokrywę i odblokowuję gimbal. Gotowe, to już można zamknąć całe. Rozkładamy ramiona. Świetnie. Jajko jest przygotowane. Teraz tak, kontroler przygotujemy i skalibrujemy za chwilę kompas. Rozkładamy anteny. Uchwyt. Kabel, telefon i to, co zrobię za chwilę, to skalibrujemy jajko właśnie. Kontroler jest włączony, jajko możemy w takim razie też włączyć. Śmigła kręcą się do środka, wygląda, że dobrze założyłem je. Na przemian w porządku. Podczas tego rozpoznania właściwie moim celem było spojrzenie na to jajko pod kątem lotów, jak sobie radzi w powietrzu, czy jest zwrotne, responsywne, jak zachowuje się podczas tego właśnie pierwszego lotu, głównie w trybie Easy. Tak jak widzicie na górze, w środku mamy E-mode, czyli Easy. To jest taki coś w formie tripod albo beginner's mode. Sprawdzałem też, jak tutaj wygląda VPS, jak wygląda telemetria i sama aplikacja. Ona jest dość podobna do DJI Go. Jeżeli ktoś używał wcześniej dronów DJI, spokojnie sobie poradzi. Są subtelne różnice, jak zresztą widać. Między innymi ciekawą sprawą jest nagrywanie głosu i faktycznie jajko jest w stanie nagrywać głos razem z obrazem w jednym pliku. Jest to dźwięk z telefonu, czyli trzeba uważać na to, co się mówi podczas lotu i żeby faktycznie nie przesadzać, szczególnie jak chcemy przekazać surowe pliki komuś, kto nam zleca na przykład zadanie. Jak widać, mamy tutaj wyświetlania telemetrii na samym dole. Na dole też jest wskaźnik naładowania baterii. Tu zupełnie nie kadrowałem, tylko przy tych ujęciach patrzyłem głównie na to, jak zachowuje się jajko w powietrzu, jak Power Egg ogarnia temat w powietrzu. Ustawienia są na razie automatyczne wszystkie, nie mamy filtrów, nie mamy kompensacji. Nic kompletnie nie robiłem oprócz tego, żeby podczas pierwszego lotu poznać właściwości samego jajka, to jak ono reaguje na bodźce, w jaki sposób, czy jest zwrotne, czy jest stabilne w powietrzu, jak utrzymuje swoją pozycję. Jak widać, naprawdę radzi sobie całkiem nieźle. To jest normalne tempo nagrań, nie jest to tempo zwolnione. Faktycznie tak wolno manewruje w tym trybie Easy. To jest zwrot pokazany. Jak widać, trzyma bardzo ładnie też pozycję. Tutaj jedyne, co mamy słabsze, to jest ostrość mojego aparatu, mojego Lumixa. Ale następnym razem wezmę Canon na taką sesję. Jak widzicie, w powietrzu jest naprawdę płynne. Ono tutaj porusza się dość wolno, bo ta prędkość horyzontalna pozioma to jest około 1 metr na sekundę. Czyli można całkiem niezłe ujęcia. Tu mamy ujęcie cofanie ze światłem.
Co do klatkarzu, jeszcze poustawiam wszystko, jeżeli chodzi o parametry, dlatego że na dzisiaj było to rozpoznanie właściwie w walce. Bez ustawiania ekspozycji, bez ustawiania klatkarzu, bez filtrów praktycznie nie miałem tutaj żadnych innych takich wskazówek czy założeń, które sobie założyłem przed tą sesją, oprócz tego, żeby rozpoznać, jak sobie radzi. Co mogę jeszcze powiedzieć? Faktycznie śmigła ma dużo większe od śmigieł Mavików i to zapewnia też taką moc, można powiedzieć, taki potencjał tego jajka i on jest naprawdę dobrze reaguje też na zmianę kierunków, dobrze reaguje w powietrzu, świetnie radzi sobie pod tym kątem takiej nawigacji samej zwinności w powietrzu. Ogólnie nie widziałem tutaj takich fałszywych ruchów. Może oprócz gimbala, który według mnie jest tak fabrycznie nastawiony zbyt agresywnie, ale to spokojnie można wyregulować w aplikacji. Co do ustawień i co do samych ujęć, ja pojadę na którąś z sesji kolejnych na ujęcia w ciekawsze miejsce. Tu robiłem tę sesję, dlatego że dosyć wiało wyżej, w miejscu nisko położonym, otwartym, gdzie miałem trochę z przestrzeni, żeby ocenić, jak to jajko sobie radzi. Jak widzicie, sam profil w locie jest dobry, jest i agresywny, bo lata najszybciej około 10 metrów na sekundę i całkiem dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o zwrotność, hamowanie, zmianę kierunku właśnie i podatność na te bodźce, jakie otrzymuje z drążków. Można nim latać praktycznie tak jak Mavikiem, ja tu nie widzę jakichś specjalnych przeszkód, nie sprawdzałem go w trybie sportowym, nie wiem nawet jak ten tryb P się sprawuje. Tutaj już te loty odważniejsze, które widzicie, są w trybie N, czyli normal. Ląduje płynnie, ładnie ląduje, wspomaganie ma poprzez VPS-y na dole. To jest to, co mogę powiedzieć po tym pierwszym locie. Jak na mnie to jest 4 plus solidne. Może oprócz tego ustawienia gimbala, aplikacja, która miała jedną rzecz, a mianowicie czcionkę musiałem przestawić na mniejszą, to nie miałem tutaj żadnych negatywnych doznań, jeżeli chodzi o jajko. Co do setupu, można się przyzwyczaić i to jest właściwie tyle, co chciałem powiedzieć na tę chwilę. Słuchajcie, pierwsza bateria za mną. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim w powietrzu spisuje się bardzo dobrze. Aplikacja jest intuicyjna, jest podobna do aplikacji DJI Go. Tam nie ma specjalnie dużych różnic. Gimbal jest dosyć wrażliwy, jeżeli chodzi o przemieszczanie. Gimbal pitch, tak zwany, góra-dół. Trzeba wyregulować go. Natomiast samo jajko w powietrzu jest mega stabilne i bardzo ładnie się przemieszcza. Przede wszystkim jest też ciche. W porównaniu na przykład do Mavica Air jest zdecydowanie cichsze. Jest na poziomie Mavica 2 Pro. W ciągu tego tygodnia zrobię trochę więcej lotów, tym jajkiem, bo mam go na cały tydzień, więc powiem wam, jak się spisuje. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że jest bardzo stabilne w powietrzu. Nie patrzyłem specjalnie na ujęcia, na kadrowanie, na ustawienia manualne i tak dalej, więc trudno mi powiedzieć. Wszystko filmowałem w trybach automatycznych. Bardziej zwracałem uwagę i latałem w line of sight. Śmigła są duże, co jest charakterystyczne i fajnie zamiatają. Naprawdę dobre jest i stabilnie. Stabilnie leci i fajnie też reaguje, jeżeli chodzi. Dobrze reaguje, jeżeli chodzi o zmianę kierunku lotu. Płynnie przemieszcza się, jest takim sterowcem. Wydaje się, że może być takim zeppelinem w powietrzu, ale jest naprawdę całkiem dynamiczne. Lata mniej więcej 10 metrów na sekundę, to co zauważyłem, czyli około 40 km na godzinę. To jest ta prędkość, z którą się jajko przemieszcza. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania i wnioski odnośnie testów tego jajka, to bardzo proszę w komentarzach pod filmem. Ja w ciągu tygodnia odpowiem, zrobimy trochę testów wodnych, zrobimy inteligentne tryby lotu i w ciągu tego tygodnia właśnie zobaczymy, co warte jest to jajko. Jak na dzisiaj bardzo, bardzo pozytywne są te odczucia, płynnie lata, na przykład w stosunku do Skybio lata naprawdę bardzo płynnie i bardzo, bardzo ładnie. Można powiedzieć, że tak jak Mavic spisuje się, tak jak Mavic 1, 3, 2 w powietrzu. Na dzisiaj tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnym epizodzie niedługo. Cześć!